Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Pole. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o sprawie związanej z hazardem i uzależnieniem od niego, a także o tragicznych konsekwencjach tego nałogu, w wyniku których życie stracił człowiek. Historia ta wydarzyła się w Polsce, a jej finał przypadł na lata 70. Zapraszam do wysłuchania. Włodzimierz od najmłodszych lat był trudnym dzieckiem. Jego matka mówiła, że był nerwowy, nadpobudliwy, a kiedy popadał w stan rozdrażnienia, potrafił drzeć na sobie ubranie, płakał, krzyczał, a później żałował swojego zachowania i przepraszał matkę. Gdy dorastał, nie odczuwał zainteresowania nim ze strony ani ojca, ani matki. Nie obchodziło ich zbytnio, jak ich syn spędza czas wolny od nauki, która zresztą szła mu dobrze. Nie mieli też pojęcia o tym, że już we wczesnym dzieciństwie zainteresował się kartami i obserwował godzinami dorosłych graczy. W momencie, kiedy dostał się do 6. klasy, zaczął bywać w mieszkaniu państwa K. W mieszkaniu tym towarzystwo regularnie grało w pokera. Jednym z najbardziej aktywnych graczy był pan Jan. Był to starszy już człowiek, który miał ubaw z tego, że widział młodego chłopaka, takiego bardzo podekscytowanego na widok kart. Kiedyś doszło nawet do sytuacji, w której Jan zaprosił Włodzimierza, aby przyłączył się do partyjki. Chłopca oszołomiła ta propozycja i oświadczył, że ma przy sobie tylko 120 zł otrzymane od matki na zeszyty szkolne i komitet rodzicielski. Jan oświadczył chłopcu, że to wystarczy. Chłopak wpatrzony w karty z błyskiem wokół siadł więc do stołu. Bardzo szybko przegrał swoje skromne zasoby i wypadł z gry. Od tego czasu myślał coraz więcej o pokerze. Jednak nie miał pieniędzy, aby częściej uczestniczyć w grze. Zresztą ciężko było mu zdobyć jakąkolwiek gotówkę jako 12-letniemu wówczas chłopcu. Dlatego chował każdy grosz, jaki udało mu się dostać od rodziców. W momencie, kiedy udało mu się uzbierać 100 zł, szedł do mieszkania państwa K i natychmiast przegrywał w karty, zachęcony przez pana Jana. Bywał tam bardzo często i bacznie przyglądał się grze, aż zauważył, że wygrywa głównie jego patron, któremu zawsze sprzyjała karta. Kiedyś nawet usłyszał uszczypliwą rozmowę pokerzystów na temat pana Jana. Między sobą mówili, że oszukuje w kartach, co ogromnie zaintrygowało chłopca. Zamiast zrazić się na tę wiadomość, zapragnął jeszcze mocniej zagrać. Pojawił się wyłącznie problem pieniędzy. Aby je zdobyć, zaczął więc pod nieobecność rodziców wynosić z domu produkty żywnościowe i sprzedawać je sąsiadce po odpowiednio zaniżonej cenie. Kobieta nie dopytywała o tę dość dziwną sytuację i korzystała z okazji, spokojnie kupując produkty od chłopca. W ten sposób zdobywane środki, jak również inne drobne kwoty wyciągane od rodziców, umożliwiły chłopakowi w niedługim czasie systematyczną grę, w której pan Jan był jego stałym i zawsze szczęśliwym partnerem. Jednak później, w jego życiu, nastąpiły pewne wydarzenia, które na krótki okres oderwały go od hazardu. Mianowicie, będąc w 7. klasie, zainteresował się naukami Świadków Jehowy, które między innymi zakazywały gry w karty. Jego zaangażowanie nie trwało jednak długo. Będąc uczniem liceum ogólnokształcącego, poznał nauki przyrodnicze, które całkowicie zmieniły jego światopogląd. Zresztą Świadkowie Jehowy przy bliższym poznaniu też zrazili go do siebie. Wtedy znów powrócił jego zapał do kart. Wraz z dorastaniem Włodzimierz pieniędzy miał coraz więcej. Udzielał korepetycji z zakresu matematyki, fizyki, chemii i angielskiego. Wszystko, co udało mu się zarobić, przeznaczał na grę w karty. W tym okresie życia zdarzało mu się już przegrywać jednorazowo sumy do wysokości nawet 500 zł. Jednakże nie zawsze dochody z jego lekcji wystarczały na tak znaczne przegrane. Wtedy okłamywał matkę, opowiadając jej o wycieczkach szkolnych i brał od niej pieniądze. W okresie wiosennym, gdy noce były cieplejsze,
Zdarzało mu się grać z Janem nawet kolejno po 2-3 dni, nocując w altankach ogródków działkowych. W tym samym czasie zmarł właściciel mieszkania, w którym zazwyczaj grywano, i pokerzyści przenieśli się do innych domów, w tym również do Jana. Latem grywano zazwyczaj pod gołym niebem, często także po prostu na trawnikach w parkach miejskich. Włodzimierzowi czasami udawało się wygrać, kiedy grał z innymi partnerami, co nigdy nie udało mu się z Janem. Być może dlatego właśnie gra z tym człowiekiem fascynowała go najbardziej. Pragnął grać z Janem, aby się na nim odegrać lub złapać go na wspomnianych już oszustwach, o których ciągle mówiono szeptem, choć nikt nie potrafił ich udowodnić. Dobiegły go słuchy o znaczonych kartach, którymi grał Jan, ale on sam nie mógł znaleźć na nich żadnych znaków. Mówiono również o specjalnych oszukańczych sposobach tasowania kart. Chłopaka, w miarę jak przegrywał coraz większe sumy na rzecz Jana, ogarniała wręcz obsesja wygranej, której nigdy nie mógł osiągnąć. W pewnym momencie nastąpił jednak zwrot akcji. Fakt, że chłopak grywa w karty, doszedł w końcu do wiadomości jego rodziców. Jednak ani prośby, ani groźby nie pomogły w tym temacie. Włodzimierz po każdej większej przegranej przyrzekał, że porzuci pokera. Lecz powracał do kart za każdym razem, gdy miał w kieszeni choćby parę złotych. Karty stały się w jego życiu nałogiem, bez którego nie potrafił funkcjonować. Nie miał dość silnej woli, aby z tym skończyć, choć były takie chwile, w których jasno zdawał sobie sprawę, że postępuje źle i lekkomyślnie. Ta bitwa z samym sobą toczyła się mniej więcej aż do matury. Włodzimierz podjął naukę w szkole technicznej, ale jej nie skończył. Objął natomiast posadę nauczyciela w szkole podstawowej. Przez pewien czas praca ta tak go pochłonęła, że wypady na pokera z Janem stały się bardzo rzadkie. Założył drużynę harcerską, zespół muzyczny, zajmował się też organizacją imprez oświatowych i kulturalnych. Te wszystkie zajęcia trwały jednak zaledwie rok. Wiosną 1968 roku Włodzimierz ożenił się i wkrótce później z niezupełnie wyjaśnionych przyczyn porzucił pracę w szkole. Następnie zmieniał pracę dość często, ale nie wiadomo do końca dlaczego. Nigdzie nie mógł zagrzeć miejsca na dłużej. Po odejściu ze szkoły Włodzimierz rozpoczął pracę w administracji domów mieszkalnych. W tym okresie czasu znów zaczął grać, często ze swoim dawnym partnerem Janem. Jan wówczas był już na rencie i miał więcej czasu na grę niż kiedykolwiek wcześniej oraz nadal cieszył się opinią niezwyciężonego gracza. Włodzimierz grał z różnymi osobami, ale tylko gra z Janem emocjonowała go najbardziej. Wolał grać z nim niż z innymi, z którymi od czasu do czasu udawało mu się wygrać. Chłopak podziwiał jego wygrane, idące często w tysiące. Podziwiał także jego zręczność i spryt. Łudził się, że wreszcie kiedyś uda mu się pokonać partnera, albo jeśli faktycznie jest oszustem, rozszyfrować jego grę. Jednak skromna pensja nie pozwalała Włodzimierzowi na uprawianie hazardu w takiej ilości, w jakiej by sobie tego życzył. Zaczął więc myśleć nad sposobami zdobycia pieniędzy. Zaczął brać łapówki za wprowadzanie lokatorów do wolnych mieszkań, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczał znów na grę w pokera. Grywał o różnych porach dnia, przeważnie w godzinach pracy, aby skuteczniej ukryć to przed żoną. Najczęściej grywano w domu Jana na strychu albo w pralni, chociaż właściwie miejsce było im obojętne. Tak upłynęło parę miesięcy, aż Włodzimierz zorientował się, że łapówki przyjęte od lokatorów i przegrane następnie w karty osiągnęły sumę 80 tysięcy złotych. Kiedy obliczył to sobie pewnego dnia i wielkość tej kwoty dotarła do niego, ogarnęło go niemałe przerażenie. Zrozumiał, że stacza się coraz niżej, a po drugie bał się też grożącej mu odpowiedzialności karnej. Refleksja ta była na tyle głęboka, że natychmiast zrezygnował z pracy, która dawała mu tak duże możliwości finansowe. Nie chciał być wystawiony na pokusę, więc przyjął posadę w jednej ze spółdzielni. O tym,
że brał łapówki, przyznał się zresztą władzom w niecały rok później, korzystając z ogłoszonej w roku 1969 amnestii. Mogłoby się wydawać, że wszystko było na dobrej drodze, aby wyjść z nałogu. Jednak Włodzimierz nie przestał grać. W spółdzielni również dysponował pieniędzmi, za które miał zaopatrywać swój zakład pracy w artykuły gospodarcze. Zdarzało się więc, że brał pieniądze na zakupy i szedł wprost do Jana, na małą partyjkę, w której szybko przegrywał. Włodzimierz wpadał w tarapaty, martwił się, znów obiecywał, że przestanie grać i tak w kółko. Prosił o pomoc rodziców, którzy pragnąc uniknąć skandalu, dawali mu spore sumy pieniędzy na pokrycie zobowiązań. Lecz on ich nie płacił. Wybierał grę w pokera. Grywał po całych nocach, a rano zasypiał przy biurku. Kiedyś po przegraniu 4000 złotych, które miały służyć do zatuszowania nadużyć w spółdzielni, ogarnęło go poczucie winy i powiedział o wszystkim prezesowi. Zobowiązał się też do zwrócenia tych pieniędzy. I znów podjął decyzję o rezygnacji z pracy, bowiem stały dostęp do gotówki stwarzał pokusy, nad którymi nie potrafił zapanować. Jak zwykle przyrzekał sobie i innym, że skończy z tym nałogiem. Następną pracę podjął w kopalni. Była to ciężka praca fizyczna, w której wytrzymał zaledwie do pierwszej wypłaty. Kiedy przegrał wszystkie pieniądze z Janem, nie zgłosił się więcej do roboty. W momencie, w którym zdał sobie sprawę, że znów zawiódł, zupełnie opuściła go ambicja i stracił motywację do poprawy. Wrócił na utrzymanie rodziców, doprowadzając tym samym ich oraz swoją żonę do załamania. Po pewnym czasie zdecydował się wreszcie znów podjąć pracę. Tym razem został instruktorem do produkcji artykułów rolnych w PZGS. Rozwijając ten skrót, były to powiatowe związki gminnych spółdzielni Samopomoc Chłopska. Jednak nic to nie zmieniło. Nadal grywał z Janem i zaciągał na ten cel liczne pożyczki. Ciągle prosił rodziców o ratunek. Za główny cel postawił sobie, aby choć raz wygrać z Janem. Wygrana nie przychodziła, a on upadał coraz niżej. W końcu przyszedł wrzesień 1969 roku i żona Włodzimierza postanowiła wybrać się do rodziców. Zanim wyjechała, zostawiła mężowi pieniądze na spłacenie starego długu w spółdzielni. On zaś część z nich przegrał od razu w karty. Aby grać dalej z Janem, który zasiadał do pokera jedynie z partnerem mającym przy sobie gotówkę, zaciągał szereg nowych pożyczek, a także sprzedał część swoich rzeczy osobistych. Pragnął jedynie grać i to uczucie pochłonęło go na całego. Włodzimierz, korzystając z nieobecności żony, grał w karty z Janem w swoim mieszkaniu przez całą noc z 15 na 16 września 1969 roku. Jak zawsze, do tej pory nie udało mu się wygrać. Tamtej nocy przegrał około 3,5 tysiąca złotych. Były to wszystkie pieniądze, jakimi dysponował. Jednak nawet to nie sprowadziło go na ziemię. Poprosił Jana, aby pożyczył mu jeszcze 1000 złotych na kontynuację gry. Jan zgodził się, ale zażądał, aby Włodzimierz dał mu w zastaw swój dowód osobisty. Tym razem również nie było inaczej i gra zakończyła się tak jak zazwyczaj. Po chwili Włodzimierz był już bez grosza. Na drugi dzień nie miał nawet za co kupić jedzenia i wprosił się na kolację do sąsiadów. Lecz jeszcze tego samego dnia poszedł przyglądać się, jak grają inni pokerzyści wraz z Janem. Sam nie grał, ponieważ nie miał już nic do przegrania. Kiedy wrócił do domu, zastał w nim dwa listy. Jednym było wezwanie, aby zgłosił się po wymianę dowodu osobistego na nowy, natomiast drugi list był od żony, która prosiła go, aby po nią przyjechał. Włodzimierz nie miał za co jechać i to najbardziej go dobiło. Pomyślał również, że musi odzyskać dowód osobisty, który będzie musiał zdać, aby otrzymać nowy. Dlatego następnego ranka wstał bardzo wcześnie rano.
miał w planach przed pójściem do pracy wstąpić do Jana i odebrać od niego swój dowód osobisty, a także pożyczyć 500 zł na podróż do żony. Przed wyjściem przyszedł mu do głowy jeszcze jeden pomysł. Włożył do aktówki kamienną osełkę do ostrzenia noży, którą chciał tylko postraszyć Jana, gdyby ten nie zgodził się na jego propozycję. Jan był sam w mieszkaniu i otworzył drzwi półnagi. Włodzimierz bez zbędnych formalności powiedział mu o swoim celu wizyty. Powiedział też o swoim postanowieniu, tym razem jak zapewniał nieodwołalnym, a mianowicie miał zamiar porzucić grę w karty. Jan słuchał słów Włodzimierza i nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Drwił z niego, z jego kłopotów, niepowodzeń w grze i postanowień o jej rzuceniu. Powiedział mu, że gra w karty jest namiętnością, od której nie uwolni się do końca życia. Mówiąc to wszystko, w międzyczasie zarzucił na siebie resztę ubrania i zaczął przygotowywać sobie śniadanie. O oddaniu dowodu osobistego nie chciał nawet słyszeć. Powiedział, że odda mu ten dowód, kiedy tylko otrzyma swoje pieniądze z powrotem. Kiedy tak spokojnie szykował sobie posiłek, starannie kroił chleb i kiełbasę, pewny jak zawsze swojej przewagi, Włodzimierza w tym momencie ogarnęła ogromna złość. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, uderzył Jana w tył głowy, wydobytą z aktówki osełką. Jan zdążył jeszcze odwrócić się do Włodzimierza i krzyknąć w jego kierunku, że jest łajdakiem. To słowo wyprowadziło Włodzimierza już całkowicie z równowagi. Pochłonęła go wściekłość, która sprawiła, że rzucił się na starego człowieka. Przez chwilę obaj się szamotali. Jan miał w ręku nóż, ale Włodzimierz był silniejszy i bardziej buzowała w nim adrenalina. Chciał wyżyć się na tym człowieku, który ogrywał go i rujnował od lat. Zadawał więc na oślep wściekłe ciosy. Udało mu się oprzytomnieć dopiero wówczas, gdy Jan upadł na podłogę. Nie zamierzał przecież go zabić, ani nawet zrobić mu krzywdy, jak później zapewniał. Próbował więc ratować swoją ofiarę. W tym celu namoczył ręcznik w wodzie i obmył mu twarz. Jednak była już to bezskuteczna pomoc. Jan nie dawał oznak życia. Wtedy Włodzimierz zaczął panikować. Przyszedł mu do głowy pewien pomysł, że najlepiej będzie, jeśli odbierze sobie życie i odkręcił kurki od gazu. Gdy jednak silny zapach gazu przeniknął pomieszczenie, nie wytrwał w swej decyzji. Rzucił się do okien i otworzył je szeroko. Następnie zaczął miotać się po kuchni. Wyciągnął z kieszeni leżącego portfel, w którym spodziewał się znaleźć swój dowód osobisty, wrzucił do zlewu kamienną osełkę i otworzył kran, aby umyć sobie ręce. Później opuścił mieszkanie Jana i pojechał prosto do pracy. Udało mu się nawet nie spóźnić, a nawet zdążył przed pracą zmyć plamy krwi z odzieży. W toalecie przejrzał też zawartość portfela, który zabrał z miejsca zbrodni. Nie znalazł w nim jednak swojego dowodu osobistego, tylko dokumenty Jana i pieniądze o łącznej wartości 5000 zł. Ukrył je w biurku i przystąpił do swoich codziennych obowiązków. Świadkowie mówili później, że w tym dniu nie zauważyli w jego zachowaniu nic szczególnego, a jedyne, co rzuciło im się w oczy, to fakt, że Włodzimierz, narzekający ostatnio na brak gotówki, miał tym razem pieniądze. Opłacił składki, oddał drobne długi, a także zapraszał na kawę, a nawet na wino. Tak mijał mu dzień w pracy, aż do południa. W tym samym czasie, wychodząc z domu, jedna z mieszkanek usłyszała szum wody w mieszkaniu sąsiadów. Kobieta zatrzymała się przez chwilę i zaczęła nasłuchiwać, gdyż pomyślała, że zapomnieli zakręcić kranu. Poszła więc do telefonu, aby zawiadomić sąsiadkę Janinę, która znajdowała się w pracy. Kiedy chwilę później Janina przybiegła do domu, uderzył ją silny zapach gazu. Drzwi kuchenne były przymknięte, a gdy je pchnęła, zobaczyła w pierwszej chwili tylko wodę lejącą się z kranu i szeroko otwarte okno. Dopiero po chwili zauważyła, że w głębi kuchni leżał na podłodze jej mąż ze zmasakrowaną twarzą, który nie dawał oznak życia.
obok zwłok znalazła na podłodze nóż kuchenny i męski zegarek, który zatrzymał się na godzinie 7 rano. Kurki gazowe w kuchni były odkręcone, a w zlewie, do którego wciąż lała się woda, znajdowała się osełka pokryta rozmazanymi śladami krwi. Na miejsce została wezwana milicja, która dokonała dalszych ustaleń. W kieszeni marynarki zmarłego, wiszącej na krześle w pokoju, nie było portfela z jego dokumentami. Natomiast znaleziono w niej dowód osobisty na nazwisko 22-letniego Włodzimierza R. Nazwisko to było doskonale znane żonie zmarłego. Z Włodzimierzem jej mąż widywał się bardzo często, spędzając czas przy wspólnej grze w karty. Kilka godzin później Włodzimierz R. został aresztowany w swoim biurze pod zarzutem zabójstwa. Kilka miesięcy później Włodzimierz R. stanął przed sądem. Przyznał się do winy, jednak zaprzeczył, jakoby miał zamiar obrabować i zabić Jana M. Przez cały czas trwania śledztwa i rozprawy utrzymywał bardzo konsekwentnie, że jego celem tej porannej wizyty w mieszkaniu Jana było odebranie swojego dowodu osobistego i niewielka pożyczka. Zabił, ponieważ został doprowadzony do ostateczności szyderstwami ze strony Jana i ogarnęła go furia, odbierająca mu zdolność rozeznania w tym, że dopuszcza się zbrodni. Oskarżony opisał sądowi swoje życie. O wszystkie nieszczęścia, jakie sprowadził na siebie i innych, obwiniał swój pociąg do kart. W trakcie procesu Włodzimierza zbadali także lekarze psychiatrzy. Stwierdzili oni, że oskarżony od najmłodszych lat cierpiał na osłabienie woli. Pogłębiało się ono znacznie z powodu karcianego nałogu. Włodzimierz wielokrotnie próbował zerwać ze swoim dotychczasowym życiem i jego postanowienia były szczere, jednak nigdy nie mógł się zdobyć na ich realizację. Podobny brak woli i wytrwałości cechował go w innych życiowych sprawach. Między innymi porzucił naukę, potem pracę nauczycielską, zmieniał posady, nie umiał opanować swoich chwilowych pragnień. Jak orzekli lekarze, w chwili zabójstwa Włodzimierz miał ograniczoną w stopniu nieznacznym zdolność rozpoznania swego czynu i kierowania własnym postępowaniem, co pozostawało jednak bez wpływu na odpowiedzialność karną. Biorąc to wszystko pod uwagę, sąd skazał oskarżonego na 15 lat więzienia i podkreślił, że nie można uznać popełnionego przez niego zabójstwa za morderstwo rabunkowe, ponieważ Włodzimierz już po śmierci Jana dopuścił się kradzieży jego portfela. Oskarżony, udając się do Jana M., miał być może zamiar użycia siły w razie odmowy czy też stawiania oporu, jednak no nie planował zgładzenia go. Zgodnie z przepisami nowego kodeksu postępowania karnego, Sąd Wojewódzki rozpatrzył sprawę Włodzimierza R. w składzie 5-osobowym, złożonym z 2 sędziów zawodowych i 3 ławników. Wszystkie bowiem zbrodnie zagrożone karą śmierci rozpatrywały wówczas sądy w rozszerzonym składzie. Wyrok w sprawie Włodzimierza R. był nieprawomocny, a sprawa miała znaleźć się jeszcze na wokandzie Sądu Najwyższego. Dzięki wielkie, że jesteście. Co myślicie o tej sprawie? Jeśli tylko macie na to ochotę, to podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat nałogów, wyroku, czy jeszcze innej kwestii, która się u Was pojawiła po wysłuchaniu tej historii. Ja natomiast żegnam się z Wami bardzo ciepło i do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się przede wszystkim zdrowo i dbajcie o siebie. Cześć!